Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, żeby sobie rozmawiać o książkach naszych, czyli wydanych przez wydawnictwo Klinika Języka, ale także o innych książkach, które się ukazują na rynku i które uznam za ciekawe, ważne i warte polecenia. No więc proszę Państwa, to dzisiaj będzie o takiej książce, o której już pisałem i o której trudno, żebym nie powiedział, bo napisał ją profesor Grzegorz Kucharczyk, znany nam wszystkim autor poważnych prac i też książek popularyzatorskich, który z wielkim talentem zapoznaje nas z historią taką, co to jej nie widać na pierwszy rzut oka i też pogłębioną. Ja tylko przypomnę książkę o Hohenzollernowi autorstwa profesora Kucharczyka, którą tutaj mieliśmy przez długi czas. Bardzo ciekawą, o naszej ulubionej rodzinie satanistów, że tak zażartuję. Nieładnie. Z cesarskiej rodziny panującej w Niemczech przed I wojną światową. Proszę Państwa, a dzisiaj mamy Chrystofobię, 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła. To jest książka, tak jak napisałem, wybitnie rozrywkowa. Bo to się czyta z wypiekami na twarzy. Grzegorz Kucharczyk, jak wszyscy wiemy, jest autorem niezwykle sprawnym i takim przejrzystym. Poza tym jest to autor, który nie zastawia na czytelnika żadnych pułapek, to znaczy nie ma tutaj żadnych dwuznaczności, jak u innych autorów. Nie ma tutaj żadnej kokieterii. Prosto, klarownie wyłożone są te kwestie dotyczące prześladowania Kościoła w ostatnich 500 latach. To jest interesujące, dlatego że takiego zestawienia, proszę Państwa, jeszcze nie było. Te informacje, które tutaj mamy, one krążyły po różnych publikacjach, autorzy rozmaitej klasy i formy je eksploatowali, wykorzystywali. Natomiast takiego zestawienia, jakie profesor Grzegorz Kucharczyk zrobił, nie było. I oto jest. Mamy tutaj takie kompendium wiedzy na temat przeniewierstw, jakiego się rządy i władza świecka dopuściły wobec Kościoła, wobec hierarchii, wobec wiernych, wobec misji, no i wobec Słowa Bożego. Niesłychanie ciekawa rzecz. Ja też powiem Państwu, co jest w środku, tak? Ale to zaraz, dlatego że to każdy to może tak powiedzieć, a każdy sobie przeczyta wstęp i też będzie wiedział, co jest w środku. Natomiast co jest ważne w tej książce? Proszę Państwa, ona pewną... To jest taka busola, tak? Jak ktoś przeczyta, to już będzie wiedział, o co chodzi i nie będzie musiał się zastanawiać, kto był dobry, a kto zły. Polska publicystyka polityczna, którą ja czytałem przez długi czas i traktowałem serio, jest skażona pewnym takim błędem. To znaczy publicyści polityczni, którzy są też uważani za publicystów wysokiej klasy, są przekonani, że państwo polskie ma możliwość samo z siebie konkurowania z innymi organizacjami o większym niż ono zasięgu. I że wystarczy tylko zawrzeć jakieś 2-3 sojusze i już będzie super. Proszę Państwa, będzie, jeżeli będziemy mieli zagwarantowane, że nie jesteśmy na linii frontu. A to się chyba jeszcze nie zdarzyło. Być może się kiedyś zdarzy. Natomiast... Proszę Państwa, państwo polskie jako władza, jako struktura, jako konglomerat organizacji pozbawione doktryny i pozbawione jasno określonej misji nie jest w stanie niczego nikomu zrobić. Co najwyżej jakieś głupstwa, czego wielokrotnie doświadczyliśmy. No więc ja mam taki przykład oceny działalności państwa polskiego, na tle którego ta książka świeci jak latarnia i błyszczy jak diament. Proszę Państwa, chyba w Abecadle Kisiela jest taki tekst poświęcony naszemu ulubionemu organizatorowi życia politycznego na emigracji, czyli Józefowi Rettingerowi. I tam Kisiel pisze,
Wielu osób poważa Stefana Kisielewskiego i uważa go za wybitnego polityka. Pisze, jak to Rettinger, pozbawiony środków do życia, został wydalony z Hiszpanii i wsiadł na statek do Meksyku i jechał tam pod pokładem, w ogóle w strasznych warunkach, trzecią klasą, i przypadkiem spotkał jakiegoś faceta, się zaprzyjaźnił z tym człowiekiem, dojechał do tego Meksyku i się okazało, że to był Calles, który natychmiast zdobył w Meksyku władzę w zasadzie nieograniczoną i tego Rettingera uczynił swoim doradcą. I puentuje tę swoją gawędę Stefan Kisielewski, że jakby w czasie II wojny światowej takich Rettingerów było 10, to by uratowali Polskę, a ten, który był i który został zrzucony do Warszawy w 1944 roku, tuż przed powstaniem, no to on sam jeden nie dał rady. No to jest Calles. Kolega Rettingera. Tak? No proszę Państwa, to już lepiej posłuchać starych ciotek. Naprawdę. Tak sobie myślę. Jeżeli mamy słuchać takich publicystów politycznych, jak Stefan Kisielewski, i analizować to, co oni tam kiedyś napisali, tak, bo im się coś tam zdawało, albo coś im Janusz Korwin-Mikke podpowiedział, wyciągnął coś ze skarbnicy swoich mądrości, to naprawdę lepiej posiedzieć z ciocią Krysią przy winku albo przy śledziku i pogawędzić, jak to było w dawnych czasach, bo to jest lepiej spożytkowany czas. Naprawdę. To jeszcze raz pokażę. To jest Calles. To jest pan, który w myśl zaleceń pana Rettingera, sformułowanych, przypomnę, w zaginionej sztuce teatralnej, którą Rettinger tuż przed wybuchem I wojny światowej napisał razem z Józefem Konradem w Krakowie, a następnie zdeponował w szwajcarskiej ambasadzie. Akcja dzieje tej sztuki rozgrywa się w nieznanym państwie południowoamerykańskim, gdzie do władzy dochodzą ludzie pokroju Callesa, a następnie likwidują tam kościół katolicki, zabraniają księżom chodzić w sutannach i doprowadzają do terroru politycznego, co ma oczywiście zaowocować powszechnym szczęściem na ziemi. Jeszcze raz, to jest Calles, kolega Rettingera, wychwalany przez Stefana Kisielewskiego, znanego konserwatywnego publicystę, żeby nie było. No więc proszę Państwa, jak Państwo widzicie, jesteśmy zanurzeni w pewnym, jakby to powiedzieć, w pewnej substancji, z której wydobycie się jest niesłychanie trudne, bo się ślizga. I myślę, że bez książek takich jak książki Grzegorza Kucharczyka ta sztuka nam się niestety nie uda. Można stawiać Grzegorzowi Kucharczykowi różne zarzuty i można z nim dyskutować i polemizować i kontrować jego bardzo kategoryczne nieraz opinie i sądy. Ja sam to robię, ale proszę Państwa, bez tego klarownego bardzo wywodu dotyczącego jakości sposobu konstruowania myśli politycznej w Polsce, bo to dotyczy Polski. Nie łudźmy się, że to jest książka o tym, co się działo na świecie, bo Kucharczyk by jej nie pisał, gdyby to nie dotyczyło Polski. No to proszę Państwa, bez tego nie opuścimy tego Bajora, niestety. Także ja radzę, żeby wszyscy sobie tę książkę kupili i ją bardzo uważnie przeczytali. Proszę Państwa, co my tu mamy? No zaczyna się oczywiście wszystko od Anglii Tudorów, albo nawet wcześniej, od wspomina też Grzegorz Kucharczyk zamordowanie Tomasza Becketa, ale generalnie zaczynamy od Anglii Tudorów i od fantastycznej reformy Henryka VIII. I tego, co się stało z Anglią później. No, jakby to ująć. Ohyda spustoszenia, prawda? Tak to możemy nazwać. Ohyda spustoszenia, która była tak przerażająca, że wszyscy Anglicy myśleli tylko o tym, jak tu wyjechać. Prawda? Jak się zainstalować gdzie indziej. No i tam oczywiście rozpocząć tak zwaną uporczywą pracę na rzecz korony, czyli totalny rabunek wszystkiego, co się znajdowało za tymi morzami. Ja już nie będę wracał do tych tematów. Natomiast no, Państwo rozumiecie, o co chodzi. Proszę Państwa, to jest omówione bardzo szczegółowo. Wszystkie zbrodnie Tudorów dokonane w Anglii, dokonane w Irlandii są tutaj ze szczegółami omówione. I po kolei lecimy przez czasy reformacji do rewolucji francuskiej, proszę Państwa.
która była tak naprawdę rewolucją antyfrancuską, i tam te wszystkie brednie, które zostały wymyślone przez towarzyszy rewolucjonistów, to jest Robespierre. On się trochę różni od Caillesa, ale tylko z zewnątrz. W środku jest taki sam. To jest, proszę Państwa, omówione te wszystkie brednie, które oni wymyślali wiarę w nie, są tutaj opisane szczegółowo. Z Saint-Justem i jego wiarą w przyjaźń i tym podobnymi głupotami. Proszę Państwa, mnie najbardziej zaciekawiło w tej książce, zaciekawiły czasy późniejsze, to znaczy dotyczące II wojny światowej, czasów przed II wojną światową, a także takich subtelności jak stosunek do kościoła i do dynastii, jakby nie było, katolickiej, Miklosza Hortiego, który jest tutaj omówiony. Był on bardzo złożony i Miklosz Horthy nie jest tutaj dobrze oceniany przez Grzegorza Kucharczyka, żeby wszyscy mieli tego świadomość. Wszyscy konserwatyści i zwolennicy rozmaitych reżimów prawicowych, którym się wydaje, że samo państwo bez organizacji o charakterze uniwersalnym i globalnym, jaką jest Kościół katolicki, jest w stanie coś zrobić. Dół sobie wykopać może takie państwo co najwyżej. Proszę Państwa, oprócz tego mamy tutaj historię męczeństwa kapłanów w Albanii na przykład, o której już wszyscy zapominają. Nikt już nie pamięta tego, że w ogóle był ktoś taki jak Enver Hoxha, tak? I czym ten pan się charakteryzował? Urzeczywistnił ideały komunistyczne, tak? Wszyscy z tego żartowali, ja w zasadzie nie wiedziałem czego, bo o jedzeniu trawy i takie tam historie. A! Byłbym zapomniał. Cudowne zupełnie rzeczy, proszę Państwa, tutaj wyciąga Grzegorz Kucharczyk i demaskuje rozmaitych bohaterów wolności narodów. To jest Józef Garibaldi, gdyby ktoś nie wiedział, kim jest ten pan. Józef Garibaldi, który przyniósł wolność Italii, jak to się często fałszywie mówi. Józef Garibaldi, który wcześniej za brytyjskie pieniądze walczył w Urugwaju w imię tak naprawdę nie wiadomo czego. No, odsunięcia Argentyny od Atlantyku i odebrania jej ujścia La Platy, bo w imię czego innego. Oczywiście jest tutaj ulubiony konik Grzegorza Kucharczyka, czyli polityka Niemiec bismarckowskich wobec kościoła w Wielkopolsce i w ogóle w Niemczech. Te wszystkie kwestie dotyczące Kulturkampfu. Mamy tutaj sprawy tak nieznane jak Portugalię i dojście do władzy rządu, powiedzmy, że masońskiego w Portugalii, który, no i oczywiście sprawa Fatimy, tak, jak ona była oceniana przez ludzi świeckich. To jest taki rozdział Żałosna komedia z Fatimy. To są sprawy kompletnie nieznane. Podobnie jak sprawa kościoła w Algierii, którą tutaj Grzegorz Kucharczyk omawia, która jest w ogóle, nie spotkałem się z żadnym artykułem na ten temat. No, tu właśnie mamy sprawę Karola Habsburga, ostatniego cesarza Austro-Węgier, który chciał powrócić na Węgry i zostać królem, ponieważ nie zrzekł się nigdy korony węgierskiej, a zostało mu to uniemożliwione. To jest szalenie ważne, dlatego że Węgry o mało nie padły łupem komunistów, a nie padły tym łupem komunistów, dlatego że opozycja antykomunistyczna, no, zastosowała bardzo brutalne metody wobec tych komunistów, co się do dzisiaj tej opozycji wypomina i mówi się, że no tak, ale prawica też strzelała do ludzi. No to jest oczywiście prawda, dlatego że przypomnę tylko, tacy byli Lenin Boys w czapkach, w takich kaszkietach, jeździli samochodami po Królestwie Świętego Stefana, raczej po tym, co z niego zostało, po traktacie w Trianon, i zabijali wszystkich, którzy nie odzywali się właściwym tam szyfrem do nich i nie wypowiadali jakichś tam zaklęć, które by ich przekonały do tych ludzi. No więc trudno, żeby prawica do nich nie strzelała. Proszę Państwa, oczywiście Związek Radziecki, cała sprawa no, unieważnienia i zniszczenia kościoła w Związku Radzieckim. No oczywiście Caillès i Christiada i męczeństwo księży i zakonników w Meksyku.
Hiszpania, ponieważ Republika, proszę Państwa, hiszpańska republika, która zdobyła, komuniści, którzy zdobyli władzę w 1933 roku i rządzili do 1936 w Hiszpanii, mają bardzo dobrą prasę, jest mnóstwo filmów zrobionych o tej Hiszpanii. Ten duch republikański żyje do dzisiaj. Wystarczy obejrzeć sobie dowolny hiszpański serial na Netflixie, żeby po prostu człowiek zbaraniał w ogóle, że takie rzeczy mogą jeszcze latać. Ten duch republikański cały czas żyje i on jest przedstawiany bardzo idealistycznie. Bardzo idealistycznie. Ja widziałem mnóstwo filmów, które mnie samego wzruszały i przerażały, o żołnierzach Republiki, którzy nigdy nie są pokazani jako ci, którzy dokonują masowych zbrodni. Nie widziałem takiego obrazu. A wiemy, że takie zbrodnie były. Tak, i że w życiu się nikt do nich nie przyzna, prawda? No bo Republika wykupiła sobie abonament na bycie fajną. Nie wiem, gdzie się takie abonamenty wykupuje, no ale nie mam dostępu do tego miejsca, więc tego nie kupię. Ale Republika sobie taki abonament wykupiła, więc o męczeństwie księży. Jeden film o męczeństwie księży był u nas, nawet wszedł na ekrany w Republice Hiszpańskiej. Tutaj Grzegorz Kułaczyk się nie ogranicza do tej jednej kwestii, gdzie tych księży zamordowano naprawdę bardzo dużo, całe seminarium zostało wystrzelane. Wspomina również inne przykłady męczeństwa katolickich duchownych, no i polityki Republiki wobec Kościoła. No mamy oczywiście Piusa XII i wszystkie kłamstwa na jego temat, które są tutaj po kolei zdetonowane, tak? Które są ciągle podnoszone przez różnych duriów. I to jest bardzo ważna rzecz. Mamy wyraźnie powiedziane, wbrew temu, co twierdzą niektórzy publicyści z Izraela, tacy jak Eligiusz Barbour, tak, że nazizm to jest religia pogańska, to jest wyznanie pogańskie. I sugerowanie, że naziści mieli coś wspólnego z Kościołem katolickim, to jest po prostu, nie powiem co, bo nie chcę używać wyrazów, bo dzisiaj już rano użyłem ich w tekście, więc może pozostańmy przy takich oględnych jakichś sformułowaniach. Jeszcze Węgry powojenne, proszę Państwa. To jest człowiek, który występuje w węgierskich komediach. I ja na przykład, mnie to zaskakuje, bo ja na przykład nie widziałem żadnej polskiej komedii, w której wystąpiłby Bolesław Bierut. Może szkoda. Może trzeba nakręcić film komediowy, albo najlepiej serial, puścić go na Netflixie. Bohaterem będzie Bolesław Bierut. Ja podejmuję się napisać jakiś konspekt do tego, może stworzyć format. Komedia o Bolesławie Bierucie. A to jest, proszę Państwa, Matthias Rákosi. On rzeczywiście nie nazywał się Rákosi, tylko zupełnie inaczej. Zapewne Państwo się wszyscy domyślacie, jak ja nie pamiętam, więc nie będę zgadywał. Matthias Rákosi, sympatyczny, uśmiechnięty łysek, wstawiony przez Stalina na pierwszego sekretarza Węgierskiej Partii Komunistycznej, no dlatego, że z racji tego, że Węgrzy nie lubią Żydów, więc on sobie z nimi na pewno odpowiednio poradzi. Kościół węgierski przeszedł straszliwe udręki. Straszliwe udręki. Towarzysz Rákosi pouczał towarzysza Bieruta na okoliczność tego, jak należy postępować z Kościołem, jak należy mordować biskupów, jak należy ich dręczyć, jak należy zamykać klasztory, likwidować zakonników i zakonnicy. Towarzysz Rákosi wprost mówił towarzyszowi Bierutowi, że źle robi tą swoją robotę, bo tak jest, to jest za łagodnie. Ale widocznie towarzysz Bierut, bo ja tylko chcę przypomnieć tutaj, że były w bezpośrednim otoczeniu towarzysza Bieruta chyba 2 albo 3 zamachy na niego, a jeden facet to nawet dostał się do belwederu i ściągnęli go już ze schodów do gabinetu, jak tam leciał, z rewolwerem pod pachą, żeby zrobić towarzyszowi Bierutowi kęsim. I ja myślę, że towarzysz Bierut, mając świadomość tych faktów, wolał jednak się powstrzymać, bo nigdy nie było pewności, czy jak wyjdzie na taras, to nie dostanie czymś w głowę, bynajmniej nie cegłą. A towarzysz Rákosi był bardzo pewny siebie, no bo też od razu zastosował bardzo drastyczne metody, a naród węgierski był na tyle zdezorientowany polityką i no, na tyle niespójny, jakby to powiedzieć, ideologicznie, no bo Węgrzy są protestantyzowani, żeby nie kiwnąć palcem w sprawie obrony księży. Tak? W Polsce było to nie do pomyślenia. Tak? Gdyby towarzysz Bierut zrobił coś naprawdę głupiego, to chyba NKWD by mu nawet nie pomogło.
O, jest sprawa Jugosławii, tak? I prześladowania kościoła w Jugosławii, którym, tak jak profesor Kuchaczyk tutaj pisze, wizja liberalnej Jugosławii, to jest pan Tito. On się bardzo różni od Kajesa i bardziej bliżej mu do Robespiera w tej peruczce niż do Kajesa. Kiedyś taki film był, gdzie towarzysz Tito w tej mniej więcej już formule, jak tutaj go widzimy z tym jedwabnym krawatem, wychodzi gdzieś w Dubrowniku czy w jakimś innym adriatyckim kurorcie, wychodzi na takie molo, a za nim na takich smyczach setka pudli. Więc, no i ten wzrok, proszę państwa, niezwykły, to jest moim zdaniem demaskacja, bardzo poważna, ale to nie znaczy, że towarzysz Tito w środku by się różnił czymś od Kajesa. Nie, w ogóle, w żaden sposób. O, właśnie, Enver Hoxha, jako młody bardzo człowiek. Co tu jeszcze mamy ciekawego? A, męczeństwo księdza Jerzego, to ja już oczywistości nie będę tutaj, proszę państwa. A, proszę państwa, mnóstwo stron w tej książce poświęcone jest ludobójstwu Ormian. Ludobójstwo Ormian jest sprawą ważną z kilku powodów. Wiadomo, że Izrael nie może powiedzieć o ludobójstwie Ormian, bo nie może być dwóch ludobójstw. To jest pierwsza sprawa, więc ludobójstwo Ormian jest takim trochę słabszym ludobójstwem i nie można o nim kręcić filmów, a już na pewno nie w taki sposób, żeby było widać to ludobójstwo tak, jak ono jest opisane tutaj przez Grzegorza Kucharczyka. Ludobójstwo Ormian nie znajduje nie znajduje odzwierciedlenia w produkcji filmowej, literackiej czy publicystycznej, z nielicznymi wyjątkami, albowiem Turcja jest zbyt ważnym partnerem politycznym dla Stanów Zjednoczonych. Jak widzimy, jak to było tutaj niedawno do okazania, ja o tym mówiłem, prezydent Erdogan bardzo lubi sprawdzać, dokąd może się posunąć, więc w mojej ocenie należałoby też parę razy sprawdzić prezydenta Erdogana, bo to nie jest tak, że Turcja zawsze będzie języczkiem uwagi, będzie dyktowała wszystkim wszystko. To się może wkrótce bardzo łatwo zmienić. Więc ja bym publicystom, autorom, politykom zalecał usztywnienie stanowiska wobec Turcji i prezydenta i rozpoczęcie jakiejś dyskusji, dlatego że tutaj profesor Kucharczyk opisuje makabryczne zupełnie rzeczy dotyczące nie samej rzezi Ormian też, bo ta jest też opisana, ale dotyczące prześladowania ludzi, którzy mają odmienne niż oficjalne stanowisko na temat tej rzezi. No więc to jest bardzo ponura historia. To jest tak ponura historia, bo przypominam, to państwo konstytucyjne, Turcy wyszli pewnego dnia nad Bosfor, wszyscy wyrzucili fezy do tego Bosforu, założyli kapelusze i zrobili się cywilizowanymi Europejczykami, tak? Przewodził temu wszystkiemu Kemal Pasza, urodzony chyba w Albanii, który w ogóle nie przypominał Turka, był rudy i w ogóle wyglądał jak Szwed. I proszę państwa, państwo konstytucyjne, europejskie, dokonało ludobójstwa, tak? I o tym ludobójstwie do dzisiaj nie można mówić. A nie, że ludobójstwa, to jeszcze rozbioru Armenii, tak? Bo przecież Ararat, Góra Święta jest po stronie tureckiej i oni tam jakieś pomniki wystawiają, żeby tych Ormian drażnić. Proszę państwa, to jest też oznaka słabości, bo ja na przykład nie widzę w Polsce takiej sytuacji, tak? My ciągle mamy jakieś uwagi, anse do siebie, że niespójni, że słabi, że coś tam. Nie wyobrażam sobie, że ktoś jakiś wystawia pomnik, nawet antyrosyjski, czy tam antyniemiecki, czy antyukraiński, to jest jakiś absurd. To okupant może zrobić w Polsce coś takiego. Natomiast no, my tego nie zrobimy z wrodzonego poczucia dystansu do siebie, tak? A jak ktoś wpadnie na taki pomysł, to wszyscy wzruszą ramionami i odwrócą się w drugą stronę. Natomiast Turcja widocznie ma jakiś powód, żeby te swoje niepiękne kawałki historii zasłaniać i widocznie ma jakiś powód do lęku, bo jeżeli się robi takie rzeczy, to po to, żeby jakieś pęknięcia tam szpachelką pozatykać, prawda? I jakie mogą być pęknięcia w Turcji? No w armii oczywiście i w tajnych służbach, no bo gdzie, prawda? No bo gdzie? W takim państwie, które jest tak scentralizowane i jakby to powiedzieć, no w zasadzie wszystko jest podporządkowane jak w XVIII-wiecznych Prusach, tak? I w XIX-wiecznych artylerii, piechocie, kiedyś kawaleria, teraz samolotom, tak? No więc tak to wygląda, proszę państwa. To dość szczegółowo profesor Grzegorz Kucharczyk to omawia. Co tu jeszcze mamy? A, kościół w Algierii, to już mówiłem, proszę państwa. To jest prymas Algierii.
Kościół Walgierii, proszę Państwa, też nieznana karta zupełnie. I Nigeria, i w ogóle współczesne te sprawy dotyczące prześladowania kościoła w Afryce i Azji. Na koniec słów kilka o ideologicznych podstawach tego rodzaju czynów, bardzo brudnych i nie dających się sklasyfikować w ogóle w kategoriach, którymi organizuje się życie człowieka cywilizowanego. Proszę Państwa, chrystofobia, Grzegorz Kucharczyk, 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła, wstęp napisał Paweł Lisicki, posłowie ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wydała to Fronda, my to sprzedajemy, ja Państwa szczerze do tego zachęcam, jeszcze tylko powiem, że moich książek nikt poza mną reklamował nie będzie, a ja mam taki komfort i taką swobodę, proszę Państwa, jak to dziki kapitalista, który sam jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem i oceanem jeszcze do tego, że mogę wziąć książkę obcego wydawnictwa i na luzie ją tutaj zaprezentować. Dziękuję Państwu bardzo, do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.